O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną szachową perełkę z roku 1857, moi drodzy, odległe czasy, odległe rejony, gdyż to wszystko miało miejsce za oceanem, a konkretnie w Nowym Jorku. Eee... Partia, moi drodzy, została rozegrana pomiędzy takimi szachistami jak Paul Murphy oraz Theodor Lichtenhain. Jeśli chodzi o Paula Morfiego no to poświęciłem już mu tyle uwagi na swoim kanale, że powinien być dumny z grobu. Duma powinna go rozpierać na tyle, że aż się trumna nie domyka. Eee, o jego geniuszu można mówić dużo, nieoficjalny mistrz świata w Europie, moi drodze skasował praktycznie wszystkich, Stanach też był bezkonkurencyjny. Murphy po prostu za wcześnie się urodził, niektórzy tak twierdzą. Jest historia kulała na lewą nogę, moi drodzy, więc wiadomo, że tam, tam po prostu trzeba było mieć zmysł do, do gry, no, a nie wykuwać się z na na blach. Nie, no wiadomo, nie dyskredytuję tutaj graczy oczywiście obecnych z stopki, bo to nie o to chodzi. No dobra, moi drodzy, jego rywalem w tej partii jest Teodor Lichtenheim, który powiedział, że Morfiego ogra. Na, jakich, na jakichkolwiek zasadach będą grać. czy to będą zasady, moi drodzy, z y, literaków czy z Chińczyka. On powiedział, że Morfia mu da rada. No to zobaczmy, moi drodzy, czy się udało. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia E4. Mamy E5, Skoczek F3, Skoczek C6. E, goniec C4, Goniec C5, B4, Gambit Ewansa. uuu, Jacek Gmuch byłby dumny. Zapomniałem poruszać Bierek, moi drodzy. Przepraszam. E4, E5, Skoczek F3, Skoczek C6. Goniec C4, partia włoska. Ideą, e, ideą. No idea jest taka, żeby wprowadzić gońca do gry i oczywiście zroszować, patrząc na F7, być może często. Właśnie ataki przeciwko słabszym graczom mają tutaj miejsce na słaby punkt F7, gdyż broniony tylko przez króla. Alternatywą był też goniec B5, czyli partia hiszpańska, D4, partia szkocka, czy tam jakaś obrona trzech skoczków po skoczek C3 bądź też z przejściem do obrony czterech skoczków. Wracamy do naszej partii, goniec C5. Jak widzicie, wszystkie bierki ustawiają się tak, żeby nie dopuścić do D4, tak? No, bardzo często chcemy zagrać D4 w tego typu strukturach, więc szykujemy to ruchem C3, D4. Można też zagrać d3 od razu, można zroszować, może wyprowadzić skoczka na c3. Masa możliwości, można też oddać figurę bez rekompensaty na e5, nie polecam. Gambit Evansa, B4, moi drodzy. Gambit, który ha, przez wielu uważany jest być może za taki niedokładny, no bo wiadomo, jeżeli gramy z kimś dobrym, kto zna teorię i czasu jest dużo, no to być może okaże się, że po prostu oddaliśmy pionka, nic nie mamy. Ale Gambitu jest taka, że mamy szybszy, lepszy rozwój, pierwsi tam roszujemy gdzieś tam po przyjęciu oczywiście tego Gambitu, gramy C3 z ideą D4, czyli mamy tak jakby darmowe tempo dla gońca, C3 i później D4 mamy posunięcie, gdzieś tam jesteśmy do przodu w rozwoju, kiedy król jeszcze nie zroszowany. Mamy centrum, więc y, jakieś tam rekompensaty są. Czarne przyjęły, gambit pobiły na B4 i mamy właśnie C3. Goniec C5 to była jedna z opcji. Goniec też może odejść na te placówki, które zaznaczyłem na kolor czerwony, moi drodzy, do święta, więc. Nie wiem, czy czerwony to kolor świąt w ogóle. Ciekawy temat. Goniec C5. No, goniec z powrotem chce kontrolować pole D4. Tu się gra D4 po prostu, po biciu nie odbijamy, bo wchodzi szach, tylko po prostu ruszujemy teraz. Morphy jednak. Nie zagrał d4 od razu, on d4 szykuje na deser, zroszował, król zabezpieczony, moi drodzy. Tu gra się d6, bez kompleksu, być może tak i tak, żeby po wymianach po d4, łubu-dubu, nie było tego ruchu, wstępem na skoczka, tak? Co było w partii tak naprawdę. Wróćmy się do partii, skoczek f ze strony Teodora. No i co? Zaraz roszada, d6, pionek do przodu, równa pozycja, może nawet lepsza dla czarnego. No, zobaczymy. D4. Być może goniec D6 to była ostatnia deska ratunku, żeby jeszcze tutaj nie wpaść w tarapaty. ED jednak poszło. ED, CD. No i właśnie do tej pozycji chciał dojść biały. To jest to, o co walczył, poświęcając pionka z B. Dobre centrum, zroszowany król. No i można powiedzieć, wszelkie możliwości tutaj, moi drodzy, grania bardzo aktywnie. Piony idą. Goniec wisi. Goniec, moi drodzy, B6 w tym momencie. Co grać? Ta pozycja gra się sama. Nie ma czasu ruszować, a i z tego korzystamy. E5. Poszło E5, moi drodzy. Gdzie odchodzi skoczek? Być może na, nawet na G8 trzeba było zagrać autentycznie i być może taki manewr powinien mieć miejsce. Tu poszło D5 w partii. Co po skoczek E4? Myśmy, myślę, że Hetman E2 jest dosyć, dosyć wredny. Hmm. Inną opcją też było skoczek G4, ale kop i co? No tu nie ma tu nie ma odejść, tak? Tu grać? Łup eee, co tutaj z tymi strzałkami w ogóle? Nie, od dzisiaj nie robię strzałek. Bunt. Bunt maszyn. No nie wiem, tu słabości są. Król to stoi po prostu źle, tak? No to chodzi białemu, tak? Żeby poświęcić piona, rozwinąć się i króla królowi nie, nie pozwoli zroszować. E5. Co grać w tym momencie? Kulminacyjny moment, moi drodzy. D5 poszło w partii. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. I gramy. Taki deal jest spoko dla czarnego, o ile e, król białego stoi jeszcze na E. Jeżeli król stoi na G1 i jest motyw zagrania wieżą na 1, no to ten motyw jest słaby. Dlaczego? Dlatego właśnie. Ok, nic się nie dzieje uznaje Teodor. I gra skoczek E7. <laughs> no, nic się nie dzieje, ale to, wszystko, to wszystko stoi tragicznie, moi drodzy. Goniec gipping ze strony Morfiego. Czy to nie jest ruch stępem? Jest, jak najbardziej wisi tutaj. Co prawda dwukrotnie broniony, ale no grozi, grozi w materiału, więc w tym momencie goniec c 6 No i co? Ostatnia lekka figura weszła do gry. Zaraz tutaj wieża odbija. I gra się toczy. Para gońców u Teodora. Teodor cieszy się z parę gońców. Morfi gra. Co gra teraz? No patrzy, że jeszcze skoczek nie gra, trzeba połączyć wieże, skoczyć c3 i oczywiście idea i zagranie d5. A tak na gońca goniec odchodzi, tu spada. Problemy moi drodzy. No ale tutaj czarne a 5 powiązują. Skoczek nie ma ruchu, zaraz zresztą poleci, będą widły jeszcze na wieżę I to jest kulminacyjny moment w partii, co byście zagrali w tym miejscu, w tym momencie. Kluczowy moment. Używam chyba zbyt często słowa moment. Co gracie teraz po prostu? Co zagrał y, półmorfi, jak myślicie? Morfi zagrał skoczek E4. What? Jeżeli ktoś by chce raz chciał dać szacha i wygrać gońca, to nie działa, bo wchodzi C6, tak? I tu się broni wszystko. No i tu jest strzał cały czas, nie? No dobra, wracamy do partii. Skoczek E4. Jak to? Morphy mówi chcesz? To bierz. Ja daję mata. Grozi Mat, moi drodzy. Pionek odcina króla. Ajajaj. Więc w tym momencie nie branie tu, tylko wieża bije G7. No pion odbity, tak? Jakby nie było. No mniej więcej równe materiale grają, grają tutaj panowie. Czarne mają nawet tego piona do przodu, tak? Póki co. No ale, ale, co gra teraz Morfi? jak kontynuuje partię, proszę bardzo. Skoczek f6 mimo wszystko, król tutaj nie może, więc tu król f8 i teraz wszyscy pewnie zagraliby, haha, ha, mam jakość, okej, okay. tak można było, to było dobre. Tu jednak najpierw wieża e5, wieża, moi drodzy, e5, wstępem na końca c6, żeby nie było być może tego pomysłu, żeby to było wszystko bronione. No i teraz goniec H6, ale partia trwa w najlepsze, skoczek, moi drodzy, F5, Theodor Lichtenhain pogodził się z tym, że straci po prostu jakość, ale partia będzie trwała. Bijecie tu, czy jest coś innego, coś lepszego? Czy można jeszcze zamieszać, moi drodzy? Jak myślicie? Co zagrał biały w tym miejscu? Biały Amerykanin w tym miejscu, moi drodzy, oddał jakość, wiedząc, że to jakoś i tak odbije, przy okazji jeszcze tutaj niszczy... Niszczy wszystko. To jest niszczyciel. Moi drodzy, struktura tutaj pionowa się rozlatuje. Król stoi beznadziejnie. Zresztą zaraz wam pokażę, do czego to doprowadziło. Wybił skoczka E F. F, F, F odbił E6 i teraz uwaga. Nie bicie tu, to poczeka, to jest powiązane spokojnie. Ale uwaga, wisi też tu o co chodzi? Co gra Morfi? Co gra morfii teraz? Nie to. Skoczek G5. Morfi pokazuje swój geniusz, moi drodzy. On chce pomieszać, on chce dla, dać dla Was tak naprawdę radość. frajdę. Co robi skoczek na G5? Oczywiście skoczek G5 nie może być bity e, ze względu na związanie, no ale może być bity. Tutaj skoczek Hetmanem na F6. No ale idea skoczka na G5 była taka. O, proszę bardzo. To są widełki, moi drodzy, takie widelce, które macie w kuchni, zapewne. Skoczek G5, więc zatruty skoczek, jakby nie było, tak? O zatrutych bierkach ogólnie ostatnio mówiłem. Atlas zatrutych bierek, Mariancello. Króle 7! Odchodząc ze związania, przy okazji to wisi. Co grać? Co grać w tym miejscu, moi drodzy? Teraz dopiero biały wybiły na G7, skoczek odbił G7 i Hetman F3. Hetman broni skoczka, a co za tym idzie, jeszcze tam się później jakaś taka fajna, fajne pole pojawia na F7. No, niebezpiecznie się robi. Ale wiadomo, gra jest tak, jak mówiłem, praktycznie na równym materiale, tylko aktywność. Aktywność jest lepsza u białego i bezpieczeństwo króli. No temu królowi na G1 nic nie grozi. On w ogóle zasnął, moi drodzy, zapadł w sen zimowy, natomiast ten nie śpi, gdyż nadnercza wydzielają, no, tutaj duże dawki nonadrenaliny. Adrenaliny, nonadrenaliny, non coś takiego było, jeśli chodzi o hormony, moi drodzy. Hormony stresu, hormony walcz lub uciekaj. Ten król ucieka, ewidentnie. Hetman F3. Co grać czarnymi? Czarne wybijają na D4. Atakują, moi drodzy, wieże. I grozi mat. Grozi mat w dwóch, no bo później jest tylko taka nieudolna zasłona. No ale to już praktycznie jest po partii. Wierzcie lub nie. No, Morfi zmiażdży przeciwnika. No, zapewne domyślaliście się. Mariancello, wiadomo, jest Morfi, Gra białymi z dołu. No i tu macie rację, ewidentnie. Dałem się, dałem się przejrzeć. Wie, że D1 jest po wszystkim. Można poddać partię, no ale ktoś powie, no ale halo. A teraz odbijanie skoczka na F6? Materiał do przodu. Czarny wygrywa. Niekoniecznie. Dlaczego? Tutaj można zagrać na odciągnięcie brońcy Po prostu wieżą na D6 Oddać wieżę, wziąć hetmana Co prawda trzy figury na dwie Ale pozycja króla jest opakana Tu wisi, skoczek odejdzie, to tu wisi Wszystko spada Nie ma jak się rozegrać A król sobie stoi, śpi, leży Śpi na stojąc No dobra, no to powierza D1 Skoro nie to, być może Teodor przeliczył te manewry Manerwy? No manerwy, chłop, ewidentnie Goniec D2 Póki co nic nie grozi, być może idzie to. Uuu, może być niebezpiecznie, jest jakaś kontra, jakby nie było. No, niby jest, niby jest. Wiecie co gra teraz Morphy? Właśnie teraz jest kulminacyjny moment i teraz gra coś, co. Szokuje. Znowu gra ku ucieszy publiczności. Dla was to robi, moi drodzy, dla was. Oczyścił sobie drogę do Pola F7, oddając koczka po prostu na G8 szach. No to wieża bije, Teodor mówi pewnie sobie w myślach. Co ten facet wyprawia? Oddaje mi figury. Czarne mają, moi drodzy, więcej materiału. No ale król, król, Jedą Słabo stoi. A to stoi świetnie, tak naprawdę. Co gra teraz? Biały. Hetman F7 narzuca się. Po król, moi drodzy, do 8 jest ruch, który kończy partię. Finalne uderzenie. Bum. Co to jest? Bicie wieży? Możliwe. Ale to nie jest ten ruch. Znowu coś, co ucieszy publiczności, moi drodzy. Ależ macie dziś fan. Taktyczne manewry Paula Morfiego z roku 1857 mają miejsce. Skoczek Kewtrz. Wisi tu, wisi tu, wisi tu. Jest za dużo kłopotów. W tym momencie Czarny poddaje partii i wcale mu się nie dziwię. Wcale mu się nie dziwię. Podobno Teodor Lichtenhain, po tej przegranej, moi drodzy, przerzucił się na, na skrable. Już nie grał w szachy nigdy. Smutna sprawa. Morfi niszczy marzenia. Oczywiście z tymi skrablami to żartuje. W ogóle nie wiem, czy były na tamten czas skrable. Jest, była taka gra jak skrable. Jeżeli ktoś się orientuje, to niech da znać. Ale porobił, co? Niesamowicie. Naprawdę. Miło się ogląda takie partie. No troszeczkę przewidywalne to było, ale to, jak do tego doszło, to jest piękne. Moi drodzy, szachiste. interesuje nie osiągnięcie celu, tylko droga do tego celu. Kiedyś coś takiego słyszałem. No dobrze, moi drodzy. O, taka pozycja, zobaczcie. Morphy oczyma wyobraźni, kiedy grały 4, widział to. <grystanie> <grystanie> Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.